No, witam Was w kolejnym odcinku. Cieszę się, że jesteście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tablicach. Tablice może nie są takim elementem, który ucieszy zaawansowanych programistów. Dlatego, że w nowoczesnych językach programowania już raczej tablic się nie wykorzystuje tak przynajmniej w takim programowaniu wyż, wyż, na wyższym poziomie. Są one no, mniej wygodne niż inne struktury. Ale w algorytmach, w podstawie programowej, w zadaniach maturalnych ten element tablic ciągle się, się przewija. Poza tym te inne struktury, tak jak na przykład listy, no, też również się zachowują, podobnie jak tablice w wielu przypadkach. Dlatego pomówimy sobie o czymś takim, co się nazywa tablica. I tablica to no, oczywiście uczniowi w szkole się kojarzy z tablicą taką białą albo czarną nakredę. Tablice to jest zestaw danych, które są połączone razem. Nie tak jak jedna zmienna, która może przechowywać tylko jedną informację, ale możemy tu przechowywać tej informacji więcej. Na przykład 10, 100, 1000. Ile możemy przechowywać? No to często zależy od różnych ograniczeń, między innymi pamięci, ale nie tylko. No ile tej pamięci może nam tutaj system operacyjny zarezerwować jako ciągły i tak dalej, i tak dalej. No, i te tablice warto znać, no bo chociażby w jakichś takich bardziej prymitywnych, wbudowanych systemach one są wykorzystywane, w algorytmach są wykorzystywane, więc nawet jeżeli ktoś wam mówi o wektorach, o listach i tak dalej, no to mi się wydaje, że te podstawy tablic nie są złe, żeby je poznać. No i teraz zastanówmy się właśnie nad, nad tymi tablicami. No i teraz zastanówmy się nad tymi tablicami w języku. No, na, zaczniemy od języka C, C++. Otóż tak, tablica, no, zwykła zmienna zacznijmy. Na przykład zwykła zmienna A. Co to znaczy? To znaczy, że powstaje nam w komórka w pamięci jakaś jedna komóreczka, w której mieści się po prostu liczba... No, wymarzę te komentarze, będzie widać, to oczywiście nie będzie działało jako program. Jakaś liczba, tak? Na przykład liczba 1, na przykład liczba 29... I teraz, jeżeli chcemy przechowywać tych liczb więcej, no to moglibyśmy robić int A1, tak? A2, A3, no ale jeżeli chcemy tych liczb mieć na przykład 500, no to robienie 500 zmiennych ma słaby sens. Co możemy zrobić? Możemy zrobić A, no już tu nie mogę A, bo już A miałem, powiedzmy, że B, i w nawiasie podać mu 500. I to, oznaczy, że, to oznacza, że utworzy 500 zmiennych typu int od B0, uwaga właśnie, nie od B1, tylko od B0, do B499. Jeżeli damy tutaj 10, to będzie od 0 do 9. No i teraz, jak mogę się do tego odwoływać? No, na przykład B od 1 to się równa na przykład 100. b od 3 to się równa 19. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mam zestaw zmiennych. Tablica z takim zestawem zmiennych. I one wszystkie są jednego typu. Typu int w tym przypadku. Ale może być double, może być string, może być cokolwiek. I ten zestaw zmiennych ma swoje numerki od 0 do 1 mniej niż jest podane w tym rozmiarze. No więc jeżeli teraz chciałbym na przykład mieć tych, tych, tych numerków na przykład, niech będzie 10, i chciałbym sobie wylosować 10 liczb, a następnie te 10 liczb wypisać, no to co? Muszę użyć pętli. Pętla for int i równa się 0, bo od zera i mniejsze od 10 nie dochodzimy do 10, nie mniejsze bądź równe, tylko mniejsze, no bo dziesiątego miejsca już nie ma, I plus plus. No i w tej, w tej, w tej pętli będę sobie losował, czyli moje B od i, no i B od I to się równa rand jakaś liczba. No i co? Po pierwsze, właśnie, jeżeli chodzi o losowanie, to za każdym razem nam wylosuje te same liczby, dlatego że nie zainicjowałem jeszcze generatora liczb pseudolosowych, ale to nie jest temat tego odcinka, więc za chwilę go po prostu zainicjuję. A dlaczego tak? Nie będę wyjaśniał. Dobrze, czyli teraz tak. Dołożyłem biblioteki z języka C, bo tak naprawdę losowanie pochodzi tu z języka C, dlatego nazywają C z przodu, CSTD lib, czyli C standardowa, standard library, czyli podstawowa, podstawowa biblioteka standardowa C, C time, no i tu inicjuje generator liczb pseudolosowych aktualnym czasem, żeby losował za, za każdym razem inne liczby. No ale to, tak jak mówię, nie jest tematem tego odcinka, więc mamy losowanie tych liczb, no i teraz chciałbym te liczby, które zostały w tablicy wylosowane, wypisać jakąś osobną pętlą. Dlaczego osobną? Mógłbym je wypisywać od razu przy wylosowaniu, ale chciałbym później wstawić w to miejsce jakieś działania, np. sortowanie bąbelkowe, np. Na szukanie największej liczby w tablicy, np. Na szukanie najmniejszej, np. Na sumowanie wszystkich liczb w tablicy. I ponieważ chciałbym zrobić taki uniwersalny szkielet do innych odcinków, do innych zadań maturalnych czy zadań z podstawy programowej, no to przygotuję początek i tu coś będzie, tu miejsce na jakieś operacje, no i potem wypisanie, nie? co w wyniku tych operacji. W zasadzie to mogę nawet dwa razy sobie wypisać, najpierw przed operacjami, a potem po. No ale zróbmy na razie te, te, wypisywanie. No to see out. No powiedzmy, że po przecinku będziemy sobie je wypisywać. W ten sposób. No i sprawdźmy, jak to działa. O. Mam. Wypisało mi tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć liczb. No bo dałem tam dziesięć elementów w tablicy. No a teraz, co gdybym chciał, żeby ta ilość, ta liczba tych, tych, tych miejsc, żeby ona była zmienna, żeby to nie było na sztywno dziesięć. Chciałbym na przykład sobie wylosować albo spytać użytkownika, see out. Ile liczb losować? Oczywiście muszę mu powiedzieć wcześniej, co to jest ile. No i teraz tu chciałbym mieć to ile. No więc w niektórych kompilatorach w ten sposób zadziała. Oczywiście nie wrzuciłem jeszcze ile do pętli, więc, więc tutaj hmm, ile, ile, no i teraz tak 10, no to jest 10, 3, no to są 3. Działa, dlatego że w którymś tam standardzie odmiany C można to też w ten sposób za, zapisać, ale nie zawsze to zadziała. Więc podam wersję bardziej taką klasyczną. I też będzie działało. Ta wersja zresztą będzie bardzo podobna do tego co będziemy robić za chwilę w Javie. No więc myślę, że ten zapis jest tu spoko. Także podsumowując, mamy pętlę, która się wykonuje od zera do ile tych elementów w tablicy jest. Mamy generator liczb losowych, no pseudolosowych, ale tym się w tej chwili nie zajmujemy jakoś mocno. I mamy wypisywanie. I za każdym razem odwołuje się tutaj B w nawiasach i ta wartość. No to teraz spróbujmy to samo przenieść do języka, do języka Java. No, więc oczywiście zamiast si outów będzie sys out, będzie PrintLN. W zasadzie Print tutaj, żeby nie było nowej linii. Mhm. No właśnie, zamiast, zamiast Sina będzie Scanner. Czyli muszę zrobić sobie Scanner S równa się New Scanner system in tak tu mam literówkę scanner oczywiście on mi to podkreśla ponieważ muszę włączyć import czyli wystarczy że najadę import scanner java util i tu u góry mi się zaimportowało i dokładnie tak samo muszę zrobić jeżeli chodzi o losowanie za chwilę ale to za chwilę czyli ile równa się s next int wczytujemy to no, tu możemy sobie to skrócić, bo tam było bez już tego. O, tak. Mm -hmm. Bo tam był syn. No i teraz tablica nie tak, tylko tak, ale reszta zostaje. No i nie ma generatora, nie trzeba go tu inicjować, nie trzeba go tu inicjować, będzie tak. No i teraz, właśnie zamiast tego. Musimy sobie stworzyć obiekt klasy random. Czyli, no, powiedzmy tutaj, random r, r równa się, no, new random. Tak. No, i trzeba będzie to zaimportować znowu. Czyli najeżdżam w Eclipse i import. Co powoduje, że u góry mi się zrobiło import java.util.random. random. No i teraz random w javie wykorzystuje dokładnie tak samo jak scanner, czyli skoro jest random r, next int. No i będzie mi losowało. No i tutaj sys out, czyli wypisanie print tego. B, tutaj w javie robimy plusik. Tak, jedno z drugim. Plusik skleja w javie, także nie, nie dodaję w tym przypadku, bo tekst plus liczba to skleja. No i jeżeli gdzieś się nie pomyliłem, to uruchamiam konsola, ja sobie może gdzieś tu, tu z boku wrzucę, ile liczb losować? 7. No i jest tutaj 7 liczb, tylko poziomo, więc mogłem je wypisać jedna pod drugą. Zobiemy PrintLN Ile liczb losować? 7. No i mamy 7 liczb. Jak widać, tam były dodatnie. Chyba były dodatnie, jeżeli pamiętam wszystkie. Natomiast tutaj są w zasadzie ujemne. Jest to kwestia tego, też ujemne. Jest to kwestia tego, oczywiście, jak działa generator liczb, liczb pseudolosowych i jak to jest tutaj. Jest troszkę inne języki, inaczej to działa. No i teraz zapytacie a co z Pythonem? No bo do matury jest dopuszczona Java, C++, i Python. Otóż w Pythonie z tego co mi wiadomo, nie jestem jakimś specem od Pythona niestety. W Pythonie nie ma zwykłych tablic. Są tam listy, które mogą emulować tablice, ale zwykłych tablic nie ma. No i spróbuję teraz to tak troszkę kalecząc pewnie Pythona. Spróbuję sobie to, to po prostu napisać, korzystając z czegoś, co nie do końca jest tablicą, bo jest to, jest to lista. I teraz tak, lista, czyli nasze B, stosując tamtą terminologię, B to byłoby równa się i te nawiasiki, takie, które znamy z tablic, więc jest to w pewnym sensie podobne. Aha, nie widzicie co? To wracamy do ekranu. Mamy nasze B równe i te nawiasiki. No i teraz to powoduje, że zostanie utworzona lista. I teraz musiałbym co? Spytać użytkownika, int, in, dobra, najpierw tak, print. Ile liczb chcesz losować. I teraz jeżeli zrobimy w ten sposób, no to będzie przejście do nowej linii. Jeżeli damy end, równa się puste, no to nie będzie przejścia do nowej linii. Ile liczb chcesz losować? Ile to się równa input? Tak, no i teraz, teraz spróbujmy, czy to działa. Czy też losować? 19, ok. Działa. Jeszcze oczywiście nie jest skończone. Czy coś nie namieszałem, sprawdziłem. No i teraz pętla for. No właśnie, i in od zera do ile tak. No i teraz właśnie jest, będzie różnica, bo nie mam nigdzie podane jakby rozmiaru. Będę dołączał do końca, czyli b kropka append i tu muszę podać, co ma dołączyć. No coś, co wylosuje, czyli nazwiemy to los równa się, e, rand, range, e, od, odkąd powiedzmy, że chcemy od 0 do 100 losować liczby, tak? Widzimy, że to jest inny język, troszeczkę inaczej. Podkreśla mi tutaj RANDRANGE, dlatego że nie wie, co to jest. Muszę import random. Podobnie jak w jawie, był import java Util random. Teraz już powinno być OK. Hmm. Random rand ręcz, o, właśnie w ten sposób, tak muszę mu podać skąd. No i teraz co mam dodać, to, co wylosowałem. Oczywiście mogłem to wrzucić jedno do drugiego, ale tak jest myślę na początek czytelnie. No i teraz właśnie tutaj w komentarz w Pythonie, czyli krzyżyk, tutaj coś będę robił z tym. A teraz wypisywanie. I wypisywanie będzie podobne jak w poprzednich językach. Czyli będę miał print B od i. And równa się tak. No, i właśnie tu powstanie pewien problem. OK, wywaliło mi błąd, ponieważ chciałem wypisywać b od i, które jest integerem, które jest liczbą, bo przed chwilą losowałem liczby, a chcę go wypisywać, wtedy można wypisywać tylko stringi. No więc muszę tu jeszcze zrobić str i przerobić to na stringa. OK, run. Ile liczb chcesz losować? 6. Um. Nie, błąd jest jeszcze wcześniej. Tu jest ile? A, no właśnie, bo int. Muszę to znowu co wczytałem, tak to co wczytałem. Tam był też błąd, źle spojrzałem. To, co wczytałem, to muszę przerobić dla odmiany na inta, bo to, co wczytałem, było stringiem, tak? A tu musi być int. No więc run. O, i mamy już 7 liczb. Jeszcze raz. Run. 17 liczb. Jest 17 liczb. Czyli później już tą listę mogę traktować tak jak tablicę, czyli mogę się odwoływać do indeksu tak jak to pokazywałem wcześniej. Natomiast no na samym początku nie ma jeszcze tych elementów w tablicy, nie ma tego utworzonego, no więc no, mamy tutaj elementy, musimy dodać dołączyć na końcu, append, dołącz na samym końcu. Czyli każdy nowo losowany element znajduje się na końcu naszej tablicolisty, tak to nazwijmy tutaj. Na początek chciałbym też przeprosić, znaczy na koniec w zasadzie chciałbym przeprosić tych, którzy są specjalistami od Pythona, że zapewne tutaj troszkę kaleczę ten język, ale to nie jest mój podstawowy język, nie korzystam z niego zbytnio, a staram się go tu przedstawić, żeby jednak w tym kontekście maturalnym w pełni były te trzy języki przedstawiane Python, C++ i Java. No i tyle wyjaśnienia co do tablic. Jest to wstęp do następnych odcinków, w których będę mówił o sortowaniu bąbelkowym, o sumowaniu elementów tablicy, o szukaniu największej, najmniejszej. To są wszystko takie zagadnienia z podstawy programowej Liceum, w których te tablice się będą pojawiać i w których się pojawiają w podręcznikach i w różnych ćwiczeniach i w różnych materiałach. Więc to, co tu zrobiliśmy, to jest taka podstawa, do tego będę Was odsyłał.